pojemniki transportowe i magazynowe. To bardzo ważny element procesu logistycznego w fabrykach. Do nich m.in. odkładane są produkowane na linii detale. W nich są transportowane i przechowywane w magazynie. Dziś zobaczymy, jak przebiega produkcja takich pojemników. W tym celu odwiedziliśmy polskiego producenta, firmę Strumet. Firma Strumet jest jednym z największych w Europie dostawców systemów transportu i magazynowania. Firma istnieje od 1995 roku, a naszymi odbiorcami są największe koncerny motoryzacyjne oraz poddostawcy dla branży automotive. Zaczynamy od projektowania. Niemal każde zlecenie oznacza konieczność stworzenia nowego projektu pojemnika, dostosowanego do przechowywania innego detalu, zazwyczaj części samochodu. Muszą być wykonane z dużą precyzją, tak aby produkowany komponent mógł się do nich idealnie dopasować. Dlatego też faza projektowania trwa kilka tygodni, czasami nawet miesięcy, i wiąże się z przeprowadzeniem wielu prób i badań, aż do uzyskania ostatecznego efektu. Dopiero później może się rozpocząć produkcja. Najpierw odwiedzamy dział maszyn CNC. Tutaj powstają wszelkiego rodzaju kształtowniki, profile, z których zbudowana zostanie konstrukcja. W pozostałych centrach obróbczych powstają m.in. systemy mocowań, zawiasy, wszelkiego rodzaju wałki. Na frezarce bramowej produkowane są z kolei elementy podtrzymujące detal w pojemniku. Będą z nimi miały bezpośrednią styczność, dlatego są wykonane z tworzywa sztucznego, aby nie doszło do żadnych zarysowań czy innych uszkodzeń mechanicznych. Po wycięciu część detali gięta jest na prasach. Uzyskują swój ostateczny kształt, a zarazem funkcjonalność. Tutaj widzimy narożnik wykonany w taki sposób, aby ściany boczne mogły się swobodnie składać. Jest to szczególnie istotne przy transporcie pustych pojemników, kiedy muszą one zajmować jak najmniej miejsca. Kolejny etap to spawalnia, gdzie łączone są elementy konstrukcji pojemnika. Oprócz spawania manualnego w zakładzie znajduje się także stanowisko zrobotyzowane. Operator mocuje poszczególne detale składające się na ramę podłogi, a robot je ze sobą spawa. Zastosowanie urządzenia pozwala zwiększyć dwukrotnie wydajność spawania. Gwarantuje także powtarzalność. Dalej zespawane elementy trafiają do malarni, gdzie lakierowane są metodą proszkową lub do ocynkowni. Zanim rozpocznie się proces cynkowania ogniowego, pojemniki trzeba oczyścić z rdzy oraz odtłuścić. Materiał transportowany jest do kapsuły, w której znajdują się wanny z kwasem oraz odtłuszczaczami. Po odpowiednim przygotowaniu detale trafiają do kadzi z ciekłym cynkiem, którego temperatura wynosi około 450 stopni Celsjusza. Po otwarciu kadzi pracownicy oczyszczają lustro kąpieli cynkowej z popiołów, które wytrącają się w wyniku reakcji żelaza z cynkiem. Detale wyciągane są z kąpieli, a następnie są chłodzone. W efekcie tego procesu uzyskują trwalsze zabezpieczenie antykorozyjne niż w przypadku malowania proszkowego. Cynkowanie ogniowe dedykowane jest dla tych pojemników, które będą wystawione na działanie warunków atmosferycznych. Na koniec odbywa się montaż. Tutaj trafiają wszystkie komponenty, z których składa się pojemnik, łącznie z tymi pochodzącymi od zewnętrznych dostawców. Modele specjalistyczne, które w fabryce będą obsługiwane przez roboty, kontrolowane są w oprzyrządowaniu symulującym warunki linii produkcyjnej, dla której są dedykowane. Kontrola jakości obejmuje każdy pojemnik specjalistyczny. W zakładzie produkcyjnym Strumet w ciągu roku produkowanych jest 220 tysięcy pojemników, które trafiają do fabryk wiodących koncernów samochodowych. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.